Tyton Szmy, to a to jest już kolejny let's play z Advios Day Howling. Bardziej mi za taką długą przerwę. Ale po prostu byłyby problemy. Ciągle by mnie rozpraszali. Dobra, tak więc poszukajmy coś, żeby pojechać wzdłuż wybrzeża Zatoki Meksykańskiej. Zobaczmy. Mrożonki to El Paso. Felix. Pakowana żywność. Póki co to się stąd. Ale nie ma do tego. Jak się to nazywa? A. Wasze. Mleko. Fasola. Jaka po brytyjsku? Żart. Kola. Jaja, szkoda się niebieskie. Żartowałem, dobra. O, wodzki. Desmondes albo Guegue El Paso Roswell. Warzywa. Kukurydza. Tych podwójnych nie będę brać, bo pojeniłem. Trudno. Kukurydza to it is food w Roswell. A poza tym wiecie dlaczego tak krzywo jadę? I dlaczego tak słychać u mnie? Mamy kierownicę. No co ty mi wtrącasz pod koła? Nie musiałbym dzwonić po serwis. A tam muszę koniec postawić się na dół. Trudno. Będzie mi sporo kosztować przyjęcie nowego. Więc tym razem przyłączę na kabinę.
światło. Co się dzieje? Slowing things down. 10 and 4 on that, yeah.
Wow. Nie wydawcy ze swoim. Są płatki. To są ryżne wypady, a nie są płatki od ścian. Zadaj się.
No. No nie. Kur. Trudno. Jadę do Orlando. Stamtąd biorę jakiś ładunek. Świetnie, tak często będę robić w takich krętych drogach i marnować za każdy zmarnowany ładunek 8000 dolarów. Jadę jak ciot. Widzicie, jak jadę jak ciota.
Tak. Mamy na samym końcu miasta. Nie będę wydał żarcie albo coś, tylko od razu samochody. Żeby takie... na Houston albo na San Antonio dali. Samochody. Nie ma ciągnik.
Dobra, to z tego już. Kończymy let's playa z Etwios tej Howlin. Osobiście znajduję ładunek i dozo w kolejnym. Na razie, cześć.